program W Punkt. To jest wydanie specjalne poniekąd, ponieważ odpowiemy, zapytamy, poprosimy pana Antoniego Macierewicza, przewodniczącego podkomisji smoleńskiej, o odpowiedź na zarzuty, które pojawiły się wczoraj na antenie stacji TVN24. Panie Micze, witamy bardzo serdecznie. Dobry wieczór panu. Spróbujmy najpierw na osi czasu ustawić emisję tego materiału wczoraj wieczorem. A co się stało wcześniej? Dlaczego nie był wyemitowany tydzień później albo tydzień wcześniej? No, dlaczego nie był wyemitowany, nie wiem, na przykład miesiąc po opublikowaniu raportu, tylko akurat 3 dni po tym, gdy komisja zwróciła się, zażądała od strony rosyjskiej, żeby wreszcie zwrócili wrak i cały materiał dowodowy, który zagarnęli, zabrali. Rzeczywiście zgodził się na to pan Donald Tusk. Dzięki Tuskowi to mają, no ale przetrzymywanie tego po opublikowaniu raportu pani Anodina, zwłaszcza po opublikowaniu raportu polskiego, naszego raportu, który 5 miesięcy temu opublikowaliśmy, i strona rosyjska do dnia dzisiejszego ani słowa nie odpowiedziała, w ogóle się na to nie zareagowała, ale 3 dni potem jest uderzenie ze strony TVN. Uderzenie kłamstwem, uderzenie absurdem, uderzenie zupełnymi wyobrażeniami, które nie mają w ogóle jakiegokolwiek sensu. W jakiej formie państwo zwróciliście się do Rosji? Oficjalne pismo do prokuratora generalnego Federacji Rosyjskiej i do pani Anodiny, która jest przewodniczącą MAK-u, czyli Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego, dlatego, bo ona robiła te badania, fałszywe badania ze strony rosyjskiej, i ona odpowiadała nam na poprzednie listy negatywnie, że się nie zgadza, że nawet się nie zgodziła w roku 2018 na to, żebyśmy przyjechali tam i zrobili rekonstrukcję wraku tam, u nich, na miejscu. No, ale jest kompetentną z punktu widzenia rosyjskiego osobą, więc prokurator generalny, bo formalnie wrak jest w dyspozycji prokuratury rosyjskiej, no i właśnie pani Anodina, te dwie osoby otrzymały od nas to żądanie, oparte zresztą na stanowisku także Rady Europy, bo warto pamiętać, że Rada Europy w 2018 roku zrobiła międzynarodowy raport, który się koncentrował na sprawach prawnych, ale był międzynarodowym raportem i pokazywał odpowiedzialność pana Donalda Tuska za bezprawne przekazanie całego śledztwa stronie rosyjskiej. Jest to wprost sformułowane w międzynarodowym raporcie Rady Europy, ale także wtedy wystosowała rezolucję domagającą się natychmiastowego zwrotu wraku i wszystkich materiałów dowodowych. Więc wtedy 3 dni temu, po tym, gdy przekazaliśmy to pismo, czekaliśmy na odpowiedź ze strony rosyjskiej, no i uzyskaliśmy odpowiedź ze strony TVN. Tylko że kłamliwą. W mediach czytamy, że podkomisja zatrzymała część danych, nie opublikowała wszystkich informacji, jakie miała chociażby od Instytutu NIAR. Proszę państwa, w raporcie i w załącznikach są zawarte wszystkie materiały związane z wynikami realizacji zadań, jakie stanęły przed MAK-iem w wyniku kontraktu, jaki z MAK-iem, przynajmniej z MAK-iem, tylko z NIAR-em, jaki z NIAR-em zawarliśmy. Wszystkie wyniki zostały opublikowane bardzo dokładnie. To, co przekazał TVN, jest jakimś absurdem. Ja przez pewien czas myślałem, że to głupota po prostu, ale rzeczywiście to chyba jest świadome fałszerstwo, bo teza, że NIAR zrobił symulację trajektorii, gdzie udowodnił, że samolot uderzył w jedno drzewo, w drugie drzewo, w jakąś linię wysokiego i niskiego napięcia, że uderzył właśnie w tym miejscu, w którym widać pierwsze ślady uderzenia, więc że to w pełni popiera tezę pani Anodiny i pana Millera.
Proszę Państwa, takie było założenie. NIAR dostał od nas dokładne wytyczne, co ma w tej sprawie zrobić. Dlaczego? Dlatego, bo istotą zadania, jakie NIAR miał spełnić, było zweryfikowanie, czy samolot uderzający w ziemię według raportu Millera i raportu Anodiny rozbije się, zostanie zniszczony uderzeniem w ziemię tak, jak wygląda to na wrakowisku, czy też może inaczej. Otóż to, co w związku z tym twierdzi TVN, że my ukryliśmy to, a NIAR sam to zrobił i udowodnił, że właśnie tak było, jest zupełnym absurdem. To jest realizacja przygotowania do wykonania podstawowego zadania, jakie stało przed NIAR-em, czyli uderzenia w ziemię, tak jak to wynikało z raportu Anodiny i Millera, i zobaczenie, co się stanie ze szczątkami samolotu. No i w sposób oczywisty okazało się, że samolot rozpadł się zupełnie inaczej, fundamentalnie, że tak powiem, inaczej niż to, niż szczątki, które można było zweryfikować i którymi dysponujemy setkami, no, tysiącami, nie setkami, tysiącami zdjęć. Teza podstawowa komisji jest taka, że samolot rozpadł się w powietrzu na skutek wybuchu, stąd te tysiące szczątek, które spadły na ziemię, na krzaki i tak dalej. Ale nie tylko. Stąd także kształt zniszczenia samolotu. Stąd także kształt zniszczenia samolotu zupełnie inny niż to jest na wrakowisku. Dlatego przecież na przykład zupełnie gdzie indziej leżą silniki, zupełnie inaczej wygląda główna część kadłubowa samolotu. Ona przecież jest w rzeczywistości odwrócona do góry nogami i burty są wygięte na zewnątrz, dlatego, bo została właśnie zniszczona eksplozją i później spadła w tym kształcie, w jakim ukształtowała eksplozja w środku, rozerwała dokładnie ten kadłub, na zewnątrz. Gdyby uderzenie w ziemię musiało wgnieść dokładnie do środka. Tak. Tymczasem oczywiście symulacja pokazuje, że ta część, jak i cała ta część samolotu, została wgnieciona do środka. Dokładnie to jest pokazane. Podobnie jak z taką główną jakby między częścią lotniczą, a ogonem samolotu jest taka wielka struktura, która zapewnia, że w samolocie w części lotniczej zostanie utrzymane ciśnienie. Zostanie utrzymane grudź taka ciśnieniowa, która gwarantuje ciśnienie, no bo w ogonie powietrze się dostaje, prawda, ze względu na funkcjonowanie silników i tak dalej. I otóż ta grudź ciśnieniowa w rzeczywistości na lotnisku, na wrakowisku jest częścią ogonu. Jest częścią ogonu, bo eksplozja wewnątrz samolotu sprawiła, że grudź ciśnieniowa została wepchnięta, że tak powiem, i oderwała się razem z ogonem. Oczywiście w czasie symulacji jest odwrotnie, dlatego, bo grudź ciśnieniowa jest w istocie strukturą związaną bezpośrednio z częścią kabinową, bo chronić ma właśnie częścią kabinową. Ale wtedy, kiedy była wielka fala wybuchowa, prawda, to ona została wraz z częścią ogonową wyrwana. To jest kilka tylko przykładów Państwu przywołuję. Dlaczego? Dlatego, że my nic nie ukryliśmy, ale TVN tak, nie tylko skłamał, nie tylko oszukał, ale i ukrył. Nie pokazał żadnych rzeczywistych zmian samolotu w wyniku symulacji. Nie pokazał ani jednej zmiany samolotu w wyniku symulacji. Coś tam, jedną dziesiątą sekundy, jakiś tam fragmencik próbowali pokazać, ale nie pokazał całego wyniku symulacji. A to była podstawowa praca, jaką NIAR miał wykonać.
to właśnie miał wykonać. Tę pracę miał wykonać i wykonał świetnie. Wykonał naprawdę bardzo, bardzo dobrze. I w związku z tym to wszystko, co oni opowiadają, jest fikcją. Nie ma nic wspólnego z realizacją raportu Niar. Raport Niar, ten, który my przyjęliśmy, ten, który my zaakceptowaliśmy zgodnie z umową, dotyczy właśnie tego, dotyczy uderzenia w ziemię i sposobu zniszczenia. Bo co miał sprawdzić? Miał sprawdzić, czy raport Millera i Anodiny w sposób faktyczny, prawidłowy rekonstruuje przebieg wydarzeń. Okazuje się, że nie, że zrobili to fałszywie, że to jest wszystko nieprawda, zarówno w TVN-ie, jak i w raporcie Millera i raporcie pana Anodiny. Ale oczywiście kłamstw szczegółowych jest dużo, dużo więcej. No powiedzmy o braku obecności materiałów wybuchowych, próbki zbadane w Wielkiej Brytanii. To żenujące zupełnie. Co więcej, próbki zbadane w Wielkiej Brytanii, które rzeczywiście wskazują ewidentnie, które były badane przecież przez polskich ekspertów jeszcze na lotnisku smoleńskim, i kilkadziesiąt próbek zostało stwierdzonych, że zawierają materiały wybuchowe. I te zostały przekazane następnie do Wielkiej Brytanii. Ale wśród tych, które zostały przekazane, nie było ani jednej próbki z właśnie lewego skrzydła. A rzeczywiście polscy eksperci, którzy badali to w Smoleńsku, znaleźli taki fragment samolotu skrzydła, w lewego skrzydła, na którym były materiały wybuchowe, ale tego do Wielkiej Brytanii nie przekazali. W związku z tym, gdy pokazywaliśmy raport w Wielkiej Brytanii, to oczywiście tej próbki nie przywołaliśmy, dlatego, bo jej nie ma w badaniach Wielkiej Brytanii, ponieważ polscy prokuratorzy im tego nie przekazali. A TVN z tego wyciąga wniosek, że to oznacza, że raport w sposób nieuprawniony definiuje zniszczenie skrzydła na skutek wybuchu, bo przecież nie było tam materiału wybuchowego. Był materiał wybuchowy, tylko laboratorium brytyjskiego nie otrzymało do zweryfikowania. I kolejna sprawa to świadectwa byłych uczestników, byłych członków podkomisji smoleńskiej. No to jest troszeczkę żenująca sytuacja. Zresztą zobaczycie, jak państwo zobaczycie ten materiał TVN-u, to zobaczycie, że on jest naprawdę rewelacyjnie zrobiony od strony komputerowej. Naprawdę, naprawdę właściciele TVN-u muszą komputerowcom podziękować, bo to jest tak znakomicie zakłamane, rewelacyjnie pokazane są te kłamstwa, że szapoba dla nich. Za to niestety tam nie ma przecież żadnego fachowca. Tam nie ma żadnego porządnego, nie ma żadnego profesora, który by to analizował, nie ma żadnego rzeczywistego badacza katastrof samolotowych. Tam są tylko dziennikarze, no i właśnie te osoby, które musiały przestać być ze względu na swoją niekompetencję członkami komisji i opublikowały później jakieś tam swoje dywagacje publicystyczne, no ale przecież nie materiał, który był materiałem komisji czy członków komisji, ponieważ oni nie znali raportu, w związku z tym nie mogli opublikować zdania odrębnego. Zdanie odrębne mogą publikować tylko członkowie komisji, którzy znają raport. Ci panowie tego raportu po prostu nie znali i jakieś swoje dywagacje tam upublicznili. Niestety trzeba to jasno powiedzieć, że z taką formułą nie tylko millerowską, ale po prostu putinowską. To jest odpowiedź Antoniego Macierewicza na materiał wczorajszy. Państwa zachęcam. Ale jeżeli można, panie redaktorze, bo chcę powiedzieć jeszcze o dwóch przynajmniej rzeczach. No, absurdalnym kłamstwie związanym z najważniejszym elementem raportu, czyli identyfikacją miejsca, czasu i dźwięku wybuchu. Tutaj zarzuca nam TVN, że my przesunęliśmy miejsce tego wydarzenia, że to zostało przez nas zmanipulowane, ponieważ
komisja dokonała złej i innej niż wszyscy inni rekonstrukcji miejsca zdarzenia i synchronizacji danych zarówno CVR-u, czyli skrzynki tak zwanej głosowej, rejestratora głosowego i rejestratora parametrów lotu. To nieprawda. Nasza rekonstrukcja, nasza synchronizacja działania tych i identyfikacji miejsc, tych wydarzeń zawartych zarówno w CVR-ze, jak i w parametrach lotu są takie, dokładnie takie same jak wszystkich innych tych. To są różnica 3 sekund, ona jest przyjęta przez wszystkich i dokładnie tak. Kłamie niestety TVN w tej sprawie, że my tutaj zrobiliśmy jakąkolwiek zmianę. Na czym polega różnica? No różnica polega na tym, że my zidentyfikowaliśmy ten dźwięk, który lekceważy i nie bierze pod uwagę ani Miller, ani pani Anodina, chociaż to jest właśnie dźwięk eksplozji, dźwięk wybuchu. Tutaj jest następne kłamstwo związane z panem ekspertem Tarasiukiem, który... Ja może przeczytam, bo mam oświadczenie podkomisji. Analiza pana Tarasiuka cech dźwięku zarejestrowanego w CVR ponad 100 metrów przed Brzozą wykazała, że spektrum częstotliwościowe dźwięku określanego jako głuchy wykazuje podobieństwo do spektrów wybuchów pentrytu i heksogenu zarejestrowanych na stanowisku numer 4. Ten dokładnie no, dokładnie tak. To jest jego ekspertyza, którą on zrobił dla podkomisji w roku 2017, a tymczasem TVN twierdzi, że on w tej ekspertyzie kwestionuje dźwięk wybuchu dźwięk materiałów wybuchowych. Jest dokładnie odwrotnie. Dlaczego TVN uważa, że powinien okłamywać opinię publiczną? Tego nie wiem. Za to jego ekspertyza zrobiona w roku 2021 ma jeszcze jedną zasadniczą wagę dla naszej komisji. Mianowicie pan Tarasiuk tam bada różne przedmioty i różne urządzenia, których dźwięk mógł być tam sklasyfikowany jako ten właśnie, który my zidentyfikowaliśmy. I stwierdził jednoznacznie, że dźwięk uderzenia metalu w drewno tam nie istnieje, że z pewnością można powiedzieć, że ten dźwięk, który jest zidentyfikowany, nie jest dźwiękiem uderzenia metalu w drewno, że to jest wykluczone, żeby to było uderzenie metalu w drewno. Czyli krótko mówiąc, stwierdza jednoznacznie, że na pewno nie jest to dźwięk uderzenia w brzozę. Rzeczywiście, bo tak jak stwierdził w poprzedniej swojej ekspertyzie, to jest dźwięk wybuchu. I to potwierdza też analiza dodatkowa, którą zrobił pan Nowaczyk, ponieważ pan Tarasiuk mówi, że trzeba jeszcze zweryfikować jego punkt widzenia. I on został zweryfikowany przez analizę pana profesora Nowaczyka. Bardzo dziękujemy. My państwa zainteresowanych tematyką nieustannie odsyłamy do filmu, który przygotowała podkomisja, bądź do lektury. Skrócona wersja 300-kilkadziesiąt stron jest całkowicie do przeczytania. Te 10 tysięcy znajdziemy szczegółowe dane. Ale jeżeli pan pozwoli, panie redaktorze, jeszcze tylko jedna kwestia. My, tak powiem, zbieramy te wszystkie fałszywe, jest ich bardzo dużo. Bardzo dużo, jest bardzo szczegółowe i wkrótce myślę, zrobimy konferencję prasową, na którą zapraszam pana redaktora, zapraszam także państwa, pokazując państwu skalę kłamstw, fałsz i oszustw, jakie TVN zrobił, za które powinien być odpowiedzialny. Czy powinien się go wstydzić, że tą proputinowską propagandę robi? No to już niech się państwo wszyscy zastanowią, jaka to jest telewizja, jakie to jest medium, które w sprawie zamordowania polskiego prezydenta i polskiej elity organizuje taką puentę, taki zbiór kłamstw i oszustw. Warto się nad tym zastanowić. A jeszcze Tusk, który uniemożliwił badanie, oddając to Rosji, oddając wszystkie materiały dowodowe Rosji, jeszcze potwierdza, że to jest znakomita wypowiedź. Tak, znakomita. Dla Tuska i Putina to, co zrobił TVN, jest znakomite.
Antoni Macierewicz, pięknie panu dziękuję za obecność. Dziękuję państwu za obecność w naszym programie. Jacek Sobala już czeka i można do niego zadzwonić.